Dzień dobry, w tym materiale zrecenzujemy z wszystkimi plusami i minusami najnowsze urządzenia od KBL Megafon, a mowa oczywiście o długo wyczekiwanej serii K. Jest tutaj troszeczkę ciemniej, żeby oddać atmosferę tą optyczną, świetlną, która panuje w salonach solaryjnych, bo dopiero dzięki temu będzie można zobaczyć, jak to łóżko w pełni wygląda. Poprzednikiem serii K była P9 i nie są to, broń Boże, solaria, które mają ze sobą konkurować, ale się uzupełniać, gdyż naszym zdaniem intencją KBL-a było zapełnić pewną lukę na rynku solariów, czyli stworzyć solarium premium, które będzie miało mniejszą, nieco zredukowaną kubaturę, tak by zmieścić się wszędzie. Jest dużo wspólnych mianowników między P9 a serią K. Oba łóżka to solaria klasy premium, ale jednym z tych mianowników, które łączy oba, jest motoryzacja. Nie wiem, czy pamiętacie Cadillaca, on był zaprojektowany na wzór słynnej, kultowej amerykańskiej maszyny. No i później była P9, gdzie za projekt wzięło się studio Porsche Design. W tym przypadku projektantem jest artysta współpracujący na co dzień z Bugatti Automobile, więc mamy piękną kontynuację, no i ten zjawiskowy design. Ale zajrzyjmy do środka, a w zasadzie to nie dosłownie do środka, bo nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mamy coś, co właśnie stwarza wrażenie głębi, tak jakbyśmy zaglądali do środka tego solarium. To jest nic innego jak dekor, czyli rozwiązanie nazwane przez producenta Infinity Mirror. Jest to lustro wraz z LEDami, które pomimo, że już kubatura jest mniejsza, to jeszcze dodatkowo multiplikuje ten efekt większej przestrzeni solarium. Jak to się sprawdza? Rewelacyjnie. No, gdybym już się miał czepiać, to być może pewnym mankamentem będzie to, że czasami zostają tutaj odciski palców, ale pamiętamy przecież o tym, że każde łóżko po sesji musi być wyczyszczone, więc w zasadzie czy uznać to za minus? Raczej nie do końca, nie byłoby to uczciwe. Zajrzyjmy teraz do środka. Wspomniałem o kubaturze i faktycznie forma kubiku pozwala znacznie ograniczyć, znacznie zredukować rozmiary tego solarium. Wyobraźmy sobie, że jest to P9. Ona odległością by była wysunięta aż o tyle, czyli jakieś 23 cm. Podobnie łóżka tej samej klasy, czyli duże łóżka, gdzie jest około 50 lamp, one również są dłuższe na co najmniej kilkadziesiąt centymetrów. K7 tego problemu nie ma. No niestety w środku miejsce jest już nieco mniej, ale nie przeszkadza to w ogóle w opalaniu. No chyba, że jesteśmy bardzo dużej postury, wtedy faktycznie w środku może się nam wydawać, że tego miejsca jest mniej. Jest to natomiast bardzo duży plus. Seria K posiada od 42 do 46 lamp niskociśnieniowych. I właśnie dzięki temu, że w środku tej przestrzeni jest nieco mniej niż w przypadku P9, te lampy są bliżej naszego ciała i dzięki temu uzyskujemy rewelacyjne efekty opalania, a opalenizna jest bardzo równomierna przy mniejszej liczbie lamp. Jak pewnie zwróciliście uwagę, solarium w środku posiada takie pasy czerwonych świateł. Co to jest? Rozwiązanie jest nowe i pojawiło się dopiero w serii K. Nazywa się Beauty Booster i odpowiada za dobrą kondycję naszej skóry. Jest to nic innego jak 2000 diod LED-owych czerwonych, które bardzo korzystnie wpływają na to, jak nasza skóra się zachowuje i jak się regeneruje. Więc bardzo fajne rozwiązanie, dopiero w K. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to aż 4 opalacze twarzy. Możemy tutaj wybrać wariant łóżka K z lampami wysokociśnieniowymi albo z LEDami. To samo tyczy się opalaczy ramion. Mamy 2 opalacze ramion, również w wersji LED-owej albo lampy wysokociśnieniowe. I od razu powiem, liczba tych lamp jest w standardzie dla każdego modelu, czyli tutaj już widzimy, jak bogate jest to wyposażenie podstawowe. Oczywiście jest dużo wiele nowinek technicznych. Jedną z nich jest chociażby system wentylacji. Działa on bardzo cicho, a dodatkowo ten strumień powietrza bardzo przyjemnie otula osobę, która znajduje się w środku. Innym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest głośnik. W końcu producenci umieścili tubę basową bliżej głowy,
od razu powiem, nie bójcie się, ona wcale nie jest taka głośna, natomiast wraz z satelitkami daje wrażenie takiego przestrzennego dźwięku, więc czujemy się troszeczkę jakbyśmy byli w jakiejś sali koncertowej. A gdybyśmy obawiali się, że nasza muzyka nagle przestanie grać, bo rozładuje się nam telefon, to nic z tego, również w standardzie kabel pomyślał o tym i znajduje się tutaj bezprzewodowe miejsce do ładowania telefonu, który oczywiście łączymy za pomocą Bluetooth. Jeśli chodzi o inne rozwiązania, to tutaj trzeba zwrócić uwagę, że każdy z modeli K posiada elektroniczne dławiki. Jeżeli będziemy chcieli dodatkowo mieć wpływ na regulację mocy tych dławików, wybierzemy wariant CPI i mamy to zapewnione. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, mianowicie kosztów eksploatacji. Dzięki zastosowaniu tak gęsto technologii LED-owych, solaria K zużywają niewiele prądu, co w przypadku rosnących cen energii może być bardzo, bardzo dużą korzyścią. Takie łóżko zużywam w swoim najbardziej ekonomicznym wariancie około 11 kW, co w porównaniu do 16 czy 15 u konkurencyjnych modeli jest bardzo dużą różnicą. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Przede wszystkim na jakość wyposażenia i łatwość kontroli sterowania tym łóżkiem. Mamy tutaj dotykowy ekran, podobnie zresztą jak wewnątrz. Ten jest w bogatszej wersji wyposażenia, ten zewnętrzny. I dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób predefiniować, jak nasza sesja opalania będzie wyglądać. Przetestowaliśmy to i Megasun tutaj poszedł naprawdę na korzyść klientom, na korzyść użytkownikom, ale też pracownikom salonu, bo nie trzeba tyle tłumaczyć, jak z tego łóżka się korzysta. I faktycznie to oprogramowanie, ten interfejs jest tutaj bardzo, bardzo intuicyjny. Podsumowując, K jest na pewno bardzo udanym łóżkiem klasy premium, którego największą zaletą jest to, że jest po prostu mniejsze. Te 20 parę centymetrów różnicy umożliwia instalację takiego solarium nie tylko w każdym salonie, ale również w takich miejscach jak gabinety kosmetyczne czy salony fitness. To jest bardzo duża przewaga i czegoś takiego jeszcze na rynku nie mieliśmy. Poza tym K w niczym nie ustępuje, jeśli chodzi o efekty opalania swoim innym kolegom. Nie tylko mówię tutaj o innych łóżkach Megasuna, ale również o produktach Luxury czy Ergolina. Dodatkowo K jest dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących nieco tańszych rozwiązań. Cena takiego łóżka jest około 20% niższa niż P9. Warto więc rozważyć zakup takiego łóżka jako uzupełnienia swojej oferty. Ale o szczegółach najwięcej opowiedzą Wam nasi specjaliści i doradcy, którzy czekają na telefony, na informacje od Was. Śmiało możecie ich pytać nie tylko o cenę, ale też oczywiście o to, jak te łóżka sprawdzają się w praktyce. A przetestowaliśmy to bardzo dobrze wraz z naszymi klientami, bo Maximus Solaria jest partnerem, bliskim partnerem KBL Megasun. Mamy dostęp do wielu ciekawych insightów związanych chociażby z najnowszą kolekcją. Zapraszam w takim razie do kontaktu i mam nadzieję, że ta recenzja nieco przybliżyła Wam ten najnowszy model, który potocznie być może będzie nazywany Kubikiem.